Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kolorowe ciasto zemsta teściowej. Zrobimy kruche ciasto. Potrzebować będziemy 0,5 kg mąki pszennej, kostkę margaryny, szczyptę soli, 4 łyżki cukru i 5 żółtek. To są składniki ciasta, a później zrobimy pianę. Mamy 5 białek, łyżkę octu, 4 łyżki cukru i 2 łyżki mąki ziemniaczanej oraz płatki migdałowe, 10 deko płatków migdałowych. Kruche ciasto zrobimy, podzielimy na 2 części. Jedną część upieczemy samą, a drugą upieczemy z pianą. Przełożymy kremem budyniowym, a do środka damy galaretkę z wiśniami. Teraz robimy kruche ciasto. Ścieramy margarynę do mąki. Kruche ciasto zrobimy. Zawsze kruche ciasto schładzamy około 30 minut w lodówce, aby ciasto odpoczęło. Kruche ciasto należy wyrabiać energicznymi ruchami, ponieważ to jest tłuste ciasto i ono, żeby było kruche, ono musi być wyrobione bardzo szybko. I dodajemy cukier i żółtka. Może jeszcze sobie to przerobię. Później dołożymy żółtka. Połączymy składniki. Formę mam wyłożoną papierem do pieczenia. I będziemy mieli 25x30. Mam formę. Jeszcze tutaj mam proszek do pieczenia, 2 łyżeczki. I teraz dodajemy żółtka. I całość należy dokładnie połączyć. Jak wspominałam, jedno kruche ciasto będzie upieczone. A z drugie upieczemy z pianą. Ja przygotowałam sobie galaretkę wieczorem. 2 galaretki rozpuściłam w 2 szklankach wody i dołożyłam wiśnie. I już dzisiaj mam gotową galaretkę. Jest to lepszy sposób, ponieważ galaretka się rozlewa, jak wlewamy na ciasto, a u mnie będzie w tej samej formie zrobione. Jeżeli mamy troszeczkę ciasto za suche, dolejemy z 2 łyżki wody. Bo to w zależności od żółtek, jakie są, czy duże, czy małe. To już się łączy. Damy do folii spożywczej i damy do lodówki na 30 minut. Wygląda kruche ciasto przygotowane. Dzielimy na 2 części i dajemy do lodówki. Po 30 minutach ciasto wyłożymy do formy, ubijemy pianę i będziemy piekli około 20 minut. Ciasto wędruje do lodówki. Ciasto z lodówki wyjęłam, rozwałkowałam i wyłożyłam formę.
A teraz ubijemy pianę na sztywno. Dodam szczyptę soli i ubijamy pianę na sztywno. Dodając partiami cukier. Już mamy ubitą, dołożymy mąkę ziemniaczaną, dolejemy ocet i całość dokładnie należy połączyć. Teraz pianę wykładamy na nasze przygotowane ciasto. Wierzch ciasta posypujemy migdałami i ciasto będziemy piekli 20 minut w 180 stopniach i będzie jeden placek pieczemy tak, a drugi upieczemy sam. Później połączymy kremem budyniowym, damy galaretkę i będziemy mieli ciasto zemsta teściowej. Jest to taka nazwa, ponieważ legenda mówi, że teściowa dała wiśnie z pestkami. I dlatego taka jest nazwa tego ciasta. Jest ono smaczne, efektowne. A teraz ciasto wędruje do piekarnika. Tak wygląda jeden placek do ciasta zemsty teściowej. Już mamy go upieczony. Zdejmujemy i pieczemy drugi placek. Później przełożymy kremem, damy galaretkę i będziemy mieli ciasto zemsta teściowej. Wędruje do piekarnika na 20
5 minut w 180 stopniach. Ciasta mamy upieczone, ostudzone. I teraz będziemy składać ciasto zemstę teściowej. Mam tutaj krem budyniowy. Przepis znajduje się na moim kanale, na który serdecznie zapraszam. Ja ugotowałam budyń na 1,5 szklanki mleka. Ostudziłam, masło utarłam z 1/3 szklanki cukru i dodawałam zimny budyń. I mam krem budyniowy. Teraz ciasto będziemy smarować kremem. Całą powierzchnię równomiernie smarujemy kremem. Tutaj mam przygotowaną galaretkę, tak jak już wspominałam, z wiśniami, którą sobie przygotowałam w tej samej blaszce wieczorem. Dałam do lodówki i teraz mam przygotowaną galaretkę. I teraz tą galaretkę przełożymy na to nasze ciastko. Może ja to sobie troszeczkę usprawnię, że ja sobie na to ciasto po prostu przerzucę. I już mam zrobione. Teraz tak to wygląda. To jest galaretka z wiśniami. Miałam przygotowane prędzej i teraz ponownie cieniutko posmarujemy kremem i położymy ciasto z pianą. Będziemy mieli to jest bardzo efektowne ciasto, smaczne. Tak. I teraz przykryjemy następnym plackiem. Dociśniemy i mamy ciasto gotowe. Tak wygląda nasze ciasto zemsta teściowej. Ciasto dajemy do lodówki tak na około 2 godziny. Ja kawałeczek spróbuję ukroić. Muszę dobrze dociskać. Ciasto jeszcze możemy oprószyć cukrem, pudrem. I tak oto wygląda ciasto zemsta teściowej. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Tak wygląda w dużej blasce.
A tak wygląda odkrojony kawałeczek. Zemsta teściowej.